Witam serdecznie. No i już została tylko pusta ściana. Nie mam motocykla Rometka 125. W poprzednim filmiku troszeczkę opowiedziałem ostatnie słowa o nim. Nigdy mnie nie zawiódł. Jeździłem na trasach 400-500 km z Sławkiem. Sam też jeździłem takie trasy. Zawsze motocykl mnie dowiózł. Bez problemu. Nigdy, kurde, się nie przegrzał. Te ożebrowanie tego cylindra jest w zupełności wystarczające. Te silniki jeżdżą, kurde, w krajach, gdzie 40 stopni jest na porządku dziennym. 40 stopni Celsjusza. Także łezka mi się w oku kręci, łezka mi się w oku kręci. Za rok nowy motocykl. Tak mam nadzieję. Ale już większej pojemności. Już 125 nie. Tak mi się wydaje. Także dziękuję wszystkim, co są ze mną już od tylu lat. Dziękuję wam wszystkim. Pokażę się. Dziękuję wam wszystkim za wiele lat wspólnej jazdy, wspólnej zabawy, oglądania moich wyczynów, wszystkiego i usuniętych filmików i usuniętych komentarzy. Ale to wszystko jest, wiadomo, dobra zabawa. Także. Super, dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną. To nie koniec kanału. To nie koniec kanału. Także spokojnie. Jeszcze będę miał motocykl, także jeszcze. Mogę jeszcze wrzucać jakieś takie filmy. Jak na przykład wcześniej wrzucałem na przykład o Hyosungu. To takie będę może wrzucał filmy. Taki po prostu będę gadał tam do kamery, nie? A jak na razie motocykla nie ma, także. Także to tyle, no. Wszystko mu dałem, bagażnik mu dałem. Nie powiem na ile się umówiliśmy z pieniążkami, ale powiem tak, że no. Jest okej, no. Zapłaciłem za niego 3500, ja przy kupnie. Zwróciły mi się te pieniążki całkiem dobrze. Mimo, że rok temu wymieniałem oponki. Także dobra, to tyle w sumie. Nie wiem, co jeszcze więcej powiedzieć. Dziękuję wam wszystkim za tyle lat wspólnej jazdy. O, dobijemy do 3 minut i spadamy. Szkoda, szkoda Rometa, no. Dbałem o niego. Dbałem o niego. No i tyle, no to jest tylko rzecz, no nie można tutaj za bardzo. 30 tysięcy przebiegu prawie, 28 345. Także trochę nim narobiłem kilometrów. Myślałem, że do 30 tysięcy dowalę, ale już jak jest te prawie 30 tysięcy, to już umówmy się, że to było 30 tysięcy, czyli no bo tam parę tysięcy, 1,5 tysiąca to tam jest prawie nic, nie? Dobra, dziękuję bardzo. Czyli można powiedzieć na koniec, że Rometka 125 przejedzie 30 tysięcy kilometrów bez zająknięcia. Przepraszam, to musiałem mi skromnik wymienić tam, ale to nie są jakieś poważne usterki, to jest naprawdę błahostki. Także i wyglądać jeszcze w dobrym stanie. Także bardzo fajny sprzęcik. Za te pieniądze super. Najlepszy mój zakup, kurczę, w życiu. Ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, jeszcze życie przed nami. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, cześć.